Także witam tutaj wszystkich w kolejnym odcinku. Ja mam dzisiaj kolejny dzień testów rozsiewacza. Z racji tej, że popadało dużo wody, dużo deszczu spadło, to teraz wysieję azot na jęczmień jawy. Może troszeczkę przywcześnie, ale tak naprawdę nie wiem w sumie i nikt tego nie wie, jaka będzie później pogoda. Więc trzeba korzystać z tej wilgoci, która jest. Część azotu była podana w formie mocznika, na innej działce w formie wietrzaku, w zależności od tego tam od kwasu. A teraz na wszystkie działki pójdzie saletrosan. Chcę tam jeszcze wspomóc go trochę siarką. Tu mam taki pół biwak, trochę rozdarty jest, ale powinienem go wsypać. Od razu sobie przejdę do rozsiewacza, go otworzę. No i na tej słabszej działce, na tym kwasie, to będę dawał 150 kg na hektar, a tam na tych lepszych działkach, gdzie były nasiona kwalifikowane, na Faustiana, no to damy 200 kg na hektar. I w sumie jak na razie to na te nawozy w tym roku, na ten sezon, to będzie wszystko, jeżeli chodzi o granule. Tutaj mocznik rozsiałem już do końca wszystkich. Gdzieś na dnie trochę zostało. Nie wiem, jakbym miał go użytkować, powiedzmy na co dzień. No to powiedzmy ostatni nawóz w tym sezonie by był. Jakiego wybrać do końca? I w sumie z tą nawigacją, przecież on mi otwiera automatycznie, jak go otworzyć, żeby powiedzmy wypłukać te nawozy już tu na podwórku. To jest taka dziwna, są dziwne takie problemy, których nawet nigdy wcześniej nie myślałem. Rozsiewacza spokojnie by weszły 3 big bagi, ja natomiast mam do wsypania tylko połowę tego. Uwaga, nie rozerwie się. Trzyma się. No cóż, może kiedyś za 50 lat, jak nie wiem naprawdę wejdzie ileś dzierżaw. Chociaż w sumie powiem wam szczerze, świat jest tak nieobliczalny, że dzisiaj mamy powiedzmy 17,5 hektara, a za 2 lata możemy mieć 100 hektarów. To wszystko tak, wszystko może się zmienić, ale też trzeba myśleć, że w drugą stronę wszystko może się zmienić. Za 2 lata możemy nie mieć nic. I to nie tylko kwestia tego, że będziemy finansowo się pilnować, ale no przecież na wszystko ma wszystko wpływ. Nawet głupi meteoryt spadnie i pozamiatane mamy wszystko, nie? Takie dziwne, głupie myślenie. Dobra. Proszę bardzo, jak ładnie się prezentuje to wszystko. Taki zestawik. Dlaczego chcieć więcej? Hektarów. O. Bo to wszystko zawsze mało jest. Wsypuję jeszcze drugi big bag i wtedy będziemy dalej kontynuować drugi big bag. A ty pajączku co, uciekaj stąd. Oh. No i chyba się trochę zbrylił. Stał na betonie, no to mógł. Saletrosan 26, a czemu siwy? No nic. Pierwszy raz widzę saletrosan siwy. Już jakaś inna partia na wozu i to nic, ale jak saletrosan, to saletrosan.
wielkość granuli widzę taka sama. Dobra, to przesiewanie nawozów. Trzeba zobaczyć, jak to będzie z tą granulacją. Gdzie nabieramy do tej największej. Dobra. Raz, dwa, trzy, 40% tej przedostatniej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 50% tej ostatniej i tu 10%, tak jakby no. Dobra, 10, 40, 50, jeżeli chodzi o ten nawóz. Możliwe, że ten na spodzie biały będzie inaczej, no ale to mniej więcej ono powinno podobnie to wyglądać. Dobra, sprawdzę jeszcze gęstość. Już nie będę szedł tam po ich wagę, tutaj wziąłem sobie po prostu miarkę. Mam wytarowaną swoją wagę, jeżeli chodzi o ten pojemnik, po prostu to postawię i widzę, że mamy 0,9 gęstość, dobra. Dobra, w miarę równo jest rozsypane, zamykam to. Dobra, włączam antenę, niech będzie włączona, tylko po zapłonie chyba. Znaczy nie tyle co po zapłonie, tylko tutaj trzeba włączyć. Dobra. Dobra, jest. Włączamy komputer. Tellus Pro. I teraz jak tu z tymi ustawieniami było? A zaraz dojdziemy. 724 kg mamy nawozu. I teraz tak, gdzieś tu było, nie tutaj. I tutaj trzeba dodać nawóz. Szerokość pracy 15 metrów, zgadza się. Prędkość możemy zmienić trochę na 11, dobra, pojedziemy teraz szybciej. Dawka nawożenia zrobimy, bo to pierwsze działki będą te mniejsze, czyli 200 kg na hektar. Nawożenie podstawowe, nawożenie pogłówne poniżej 55 cm, dobra. I teraz jaki tu nawóz był, taki podobny był do zgranulowanego. Teraz tak, tu było 0, tu było 10, tu było 40, a tu było 50. Tak to mniej więcej wygląda. I gęstość była 0,9. I dalej, co nam pokaże? W bazie brak danych nawozu idealnie spełniającego kryteria wyszukiwania. Możesz wybrać nawóz o najbardziej zbliżonych. Ale co my tu mamy? Mocznik, urem, mocznik, siarczan. Mocznik. Coś tam, mocznik. Dobra, widzę, że muszę coś wybrać. Nie ma tego nawozu Seletrosan. Nie wiem, co z tym zrobić. Może tutaj też nie do końca umiem. Więc wezmę jakiś podobny o 10, 60, 30 i gęstość też około 0,9, zgranulowany, niech będzie ten. I dobra. Tutaj przechył ma być tego 4 stopnie, trzeba skręcić będzie. I tutaj 4A musimy ustawić na tym od limitu granic. Od wysiewu granicznego trzeba 4A ustawić, to od razu to ustawię. 4A to tak mniej więcej 4,5 oznacza to samo. I tutaj, gdzie to jest? To jest na piątce.
Dobra, no to tu będzie 4,5. I wałek 540. Tyle, nie? Dobra, tu mamy już wszystko ustawione. Dobra, trzeba rozsiewać, bo nie wiem, coś jest takie było. Dobra, jest, widzicie, na 4 stopnie, czyli do Soletrosa, no dobrze jest ustawiony. Tu jeszcze tak sprawdzam wszystko, czy jest dobrze tu zakręcane. Naprawdę tu dużo ustawień, jest, trzeba się mocno pilnować z tym wszystkim. Jak jadę do przodu, to nie piszcie, tylko coś jak stało w miejscu, to ten komputer potrafi tam, czasami ten sygnał GPS potrafi odczytywać, tak jakbym cofał ciągnikiem i wtedy no takie rzeczy się dzieją. Dobra, jestem na pierwszej działce, tutaj jest 30 arów, jęczmień, jary, odmiana Paustian. Tutaj ustawiłem sobie rysowanie pola od prawej granicy, ale tak naprawdę tutaj nie włączam siewu granicznego, bo działka ma 16,5 metra, także jak trochę dorzuci na lewo i na prawo. Ustawiony jest na 15 metrów, więc tutaj włączam bieg C do przodu, wałek i start. Dobra. Akurat jeden przejazd jeszcze w tej fazie jęczmienia nic nie podusi, on jeszcze się podniesie, tutaj tak jakby nie mam do tego ścieżek, do opryskiwacza tutaj jest po jednym śladzie. Dobra, i praktycznie to tyle z tej działki będzie zaraz. Fajne to jest w tym komputerze, że widać, jaką powierzchnię już obsiałem i tu jest 30 arów, jest napisane, 54 kg nawozu ubyło i tutaj oczywiście te 30 arów to tak zaokrąglenie, bo mogło wyjść 26 arów, 27, bo to wiadomo, to nie na takie działki jest taka nawigacja, no ale dobra, wjeżdżam tutaj. Widzę, że do tych ścieżek, co robię, to muszę nie po dwie rurki zamykać, nie dwie redlice, tylko trzy, bo za mało jest tego śladu, nawet do Władimirca czy do 60 to jest za mało. Dobra, tutaj znowu robimy, dobra, bo tamtego zadania nie zakończyłem, no ale dobra, tworzenie nowego pola, siew, dobra, niech będzie pole nowy i to będzie nazwa, u nas to się nazywa budziska, tylko kurczę, tutaj ten właśnie Z z Y zamieniony jest i to takie trochę dziwne. Dobra, budziska, ja to tak nazywam. Zapisz granicę. Dobra, to my zrobimy to tak, że niech będzie tak i od prawej strony. Będziemy tworzyć te pole. Przedni napęd, tutaj to ograniczenie zrobione jest. Dobra, jedziemy. Ogólnie jęczmień tutaj się fajnie prezentuje. Teraz sporo popadało, dużo to dało, dużo uratowało tego, tej uprawy u nas i nawet i rzepak jeszcze będzie w stanie się
odbudować po tym deszczu. Tutaj jest działka z rowem, to nawet się odsunę jeszcze z metr, bo to nie ma sensu tam sypać nawozu do wody, bo to zanieczyszczenie będzie. O, i teraz widzę, że idealnie jest, także spoko, ok. Tutaj zrobimy stop. I teraz start. I ono nie wysypa teraz nawozu, bo już jest wysiane. Ale teraz jak zrobimy coś takiego, to już tu zacznie wysiewać. Muszę tak zrobić. Pokazuję, jak poszczególne są sekcje otwierane. Teraz jest wszystko otwarte, bo mam szybciej się wyjechać. Naprawdę przydatna rzecz, no jakby tak mieć, proszę bardzo, 100 hektarów, można się bawić z takim sprzętem. Wtedy naprawdę ekonomicznie jest to uzasadnione. A tak to dzięki Wam przynajmniej mam możliwość popróbowania takich wynalazków i naprawdę fajna sprawa. Jeżeli ktoś ma naprawdę dużo hektarów i się zastanawia, czy warto w takie coś zainwestować, naprawdę dużo pomaga i względnie nawet jest sporo oszczędności co do tego, bo jeżeli będziemy nawet mieć nakłady i nie stosujemy RSM-u, nawet dawkę azotu, to dosłownie ten rozsiewacz działa nam tak samo jak opryskiwacz z GPS-em. Dobra. I tu już zakończmy. Dobra. I już mamy granicę pola zrobioną. Tak naprawdę to raz tylko, aby przejechać. I już teraz możemy za każdym razem przyjeżdżać na tę działkę i będzie nam wysiewało tak, jak sobie te pole narysowaliśmy. W zasadzie to mogę już nacisnąć start i ono samo i tak mi otworzy, tylko ten wysiew graniczny wyłączyłem. O, i proszę bardzo, z dokładnością co do 1 metra wysiewa ten nawóz. Dobra, ja tu sobie po łubinie przejadę. Na razie ten bałek wyłączę, niech nie mieli tego nawozu. Łubin już zaczyna kiełkować, już wychodzi, już na wierzchu są te liścienie, można to tak powiedzieć. W przyszłym roku postaram się, jak na to warunki pozwolą, żeby jednak po całej działce spróbować uprawę jakąś posiać, bo jak już siałem ten łubin, to tak naprawdę można było i ten jęczmień posiać. I myślę, że on by tu ładnie się przyjął i teraz ten deszcz, który tu popadał, nawet więcej wody w rowie widać jest, naprawdę dużo by pomógł, on by powschodził, no i później już do zbioru by po prostu się przyjechało, kombajnem zebrało i już. No i teraz tutaj tak jakby trzeba otworzyć drugą działkę. No dobra, to zakończymy to zadanie. Jeszcze raz, tworzenie nowego zadania, siew, dobra, ok, pole, nowy, buł. Buł
Grodziska 2 niech będą. Zapisz granicę od prawej strony. Włączymy znowu ten wysiew graniczny. Jedziemy. No i 11,5 km na godzinę. Tak w zasadzie to tam na tej wstępnej działce, to na tej na tym dłuższym polu to zostawimy nawet i szybciej. W zasadzie tu już nawozu nie sieję, ale jadę tutaj z włączonym tutaj wszystkim, żeby narysowało mi do końca pole. I stop. No i tutaj, co mogę powiedzieć, koniec rysowania. 7 arów wyszło jemu. No, a bo tutaj trochę po trójkącie poszło. To nic, zakończymy zadanie. I co? Zostało nam 592 kg na następną działkę. Dobra, jedziemy. Widzimy się przy kolejnym polu. No, rozsiewacz się fajnie prezentuje z tym ciągnikiem. Pole też już jest, powiedzmy, jako tako do niego możliwe. 3 hektary w kupie to już jest na czym jeździć. No i jęczmień, jak widzicie, mimo tego kwasu, jaki tutaj jest, a pH 4,8, nawet dobrze się trzyma. Znaczy, pH było zimą, tak, ale tutaj było dane wapno już drugi rok z rzędu, to ono się podnosi, nie? Więc możliwe, że już jest powyżej 5, dlatego on dobrze się trzyma. Odmiana soldo i zauważyłem, że soldo jakoś tak pozytywniej reaguje na, znaczy pozytywnie, jest bardziej odporny na zakwaszenie, tak? Jeżeli mamy kwaśną glebę, to zobaczcie, tutaj mamy jeden przejazd jęczmienia paustriana, bo mi zostało w siewniku i on siada, nie? On, to nie jest to, co powinno być, a już tu obok mamy soldo i ono dużo lepiej się trzyma, więc tak naprawdę, jeżeli tutaj z mojej obserwacji wynika, że lepiej siać na kwaśnych glebach, kwaśniejszych glebach, no bo na kwaśnych to w ogóle nie lepiej nie siać, ale na kwaśniejszych glebach, jakie musimy, no to jęczmień soldo jest lepszym rozwiązaniem niż paustian. Dobrze, że zdecydowałem się tamtą odmianę, te nasiona kwalifikowane wysiać na tamte niezakwaszone działki, to tam się chociaż dobrze to trzyma. No a tutaj jednak tymi swoimi, tą odmianą rozsiałem, tutaj wysiałem, jest spoko. Nie będę tutaj ustawiał, że jazda, znaczy teraz tak, bo tu się już tworzy nowe zadanie, oczywiście siew, pole nowe, tu będzie k, a, l, tak to nazwijmy, i zapisz granicę i tutaj nie będziemy robić linii nawigacyjnej, bo mamy ścieżki po prostu porobione i dlatego ja ich się będę trzymał. I tutaj oczywiście wysiew graniczny. Włączamy, a czekaj, trzeba ten ustawić tak o obroty. Włączamy wałek, włączamy trzeci bieg, czyli C. I start. I jedziemy. Dawka tutaj 150 kg na hektar, to ani dużo, ani mało. Tak, na pobudzenie tej rośliny do dalszej wegetacji. Po tym deszczu, który dostał, no to tutaj powinno to troszeczkę pomóc. Tutaj pasami widać, występowała erozja wieczna. Tutaj gdzieś tak troszeczkę wyganiało. Tam dalej na skórku też trochę wyganiało. No i widać takie pasowe tutaj mozaikę terenu. Tak, tutaj dół mocniejszy jest, tutaj mocniejsza ziemia. Lepiej trzyma się te zboże.
No ale no to tak tutaj przy takiej powierzchni i przy takich działkach, no to i tak trzeba po prostu nawozić całą działkę wapnem i czekać po prostu na efekty. Tak się obawiałem, że ten jęczmień będzie dużo gorzej wyglądał, a tak naprawdę nawet coś się może i z tego zbierze. Jeżeli o takie deszcze będą tutaj chodziły w miarę często, tak naprawdę mówiłem, na zboża jarę, to jeszcze nie jest za sucho. O tutaj widać tylko taka łatka, troszeczkę takiej większego zakwaszenia, ale tutaj nie oszukujmy się, tutaj po prostu ziemia to piasek jest, także tutaj to i tak wypadnie. Ale tu nie mam żadnej mapy i nie będę tu włączał, wyłączał rozsiewacza. Za mało tej powierzchni jest, żeby się w to bawić. No tego bardzo kwaśnego miejsca tu nie ma dużo. Tutaj widzicie, od razu ziemia zmienia kolor i od razu jęczmień jest dużo jaśniejszy. Dobra, koniec tego czarowania. Odnośnie tylko powiem tego deszczu. Ja wiem doskonale o tym, że w wielu rejonach kraju po prostu nie padało, nie? I jestem dużym szczęściarzem, że po prostu akurat tu u mnie popadało, bo jakby nie popadało, no to by była katastrofa i wiem, że katastrofa jest w wielu rejonach no, Polski. Dobra, stop. Więc tak naprawdę no, to w rolnictwie dużo zależy od szczęścia. Ja akurat na to szczęście trafiłem, natomiast mam pecha, że trafiłem, że posiadam piachy. No ale coś za coś. Czasami raz jest tak, raz czasami jest tak. Stop. O, i widać fajnie ścieżeczkę. Powiem wam jednak, te robienie ścieżek to dobra sprawa jest, ale z tego co widzę, to trzeba robić, mówię, po trzy rurki zamykać, po trzy redlice, niż dwie, tak jak teraz mam. No i na takich działkach to owszem, już tak sprzęt powiedzmy jako tako może być. Tak się zastanawiam tylko na jak długo mi oni go zostawią, no ale to jeszcze pogadamy, zapożyjemy, zobaczymy. Dobra, no to tyle z tego z ciągnika, nie? Tutaj tak jak widzicie, fajnie to nam pole rysuje. Z tego co widzę, to tutaj jednak no, jeżeli siejemy na 15 metrów, rozsiewamy na 15 metrów, to tutaj trzy przejazdy to za mało, trzeba będzie jeszcze zrobić drugie okrążenie. Tutaj jest fajnie pokazane, jak dokładnie tutaj zrobiłem ścieżki. Jadę ścieżką i wszystkie sekcje tutaj wysiewają i nie ma żadnych nakładek. Czasami gdzieś jak odchylę się trochę w prawą stronę, zobaczcie, o, to wyłącza jedną sekcję, nie? I teraz wracam i załączam ją. Także naprawdę, jeżeli chodzi o takie no, oszczędności, jeżeli chodzi o to, no to dobra sprawa, nie? No ale to też trzeba mieć do czego. No tak, to już nie będę tego powtarzał. No i niestety będę wykonywał ostatni przejazd. Zostało mi na wozu jeszcze 200 kg. Jak zostanie, to jeszcze sobie na rumianek dorzucę. Bo nic nie dawałem w tym roku tam, bo tam po kukurydzie stwierdziłem, że wystarczy. Natomiast, no jak zostało, to już nie będę wybierał, a że trochę on tam gorzej wygląda, to takie wiecie, te pół hektara. Gdzie tutaj ta ścieżka mogła być zrobiona? No gdzieś tutaj. Jest, no właśnie przez to, że dwie rurki to tak nie bardzo widać. Dobra. No i teraz fajnie widać, jak pół rozsiewacza tylko rozsiewa nawóz. Tak na zasadzie to ja zrobię, żeby to było na środku, bo wtedy będzie mi z dwóch stron wysypywało ten nawóz równomiernie, a tak tylko jedna strona będzie, wiecie, rozsiewać. Także to tak zrobimy.
Wiecie co, nawet taki intuicyjny jest tutaj ten komputer. Bo tak, chciałem sobie tutaj... nie, wróć. Chciałem sobie tutaj właśnie, jak to zrobić, żeby ten, żeby otworzyć tam, no, żeby nawóz ostatni wypłukać, jaki tam został, bo tam wiecie, zawsze te 2-3 kg może zostać. I tak sobie wchodzę, myślę, no dobra, no to sobie kliknę klucz. Wziąłem, o tutaj jest jakaś ikonka wysypywania. Kliknąłem, że to jedno i drugie ma sypać. Tam silniki elektryczne, pootwierały wszystko, sobie umyłem, wypłukałem. Jak już skończyłem, to można zamknąć, ok. Wszystko zamyka, wraca do normy. Nawet intuicyjne to wszystko jest. I dobra, mamy 0 kg w rozsiewaczu. Ja tak naprawdę na dziś dzień testy już zakończyłem, więc wyłączam to urządzenie. Tutaj wyłączam antenę. I koniec. Także tyle, jeżeli chodzi o test. Dobra, tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Na razie Wam i cześć.